Siema widzowie, łachmyci. 350 łapek w górze do telefonów. No kurde, jakby każdy zostawił, to już byśmy mieli to ino rozdawać, widzowie, no. O, halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. No, dobrze się dodzwoniłem, kurczę, bo tutaj chyba trzecia osoba z rzędu. Jajca świeże. Znaczy naturalne, tak. Świeże jajca. O. No, jestem wstępnie tak. Zainteresowany. No. No dobrze, pan się dodzwonił. No, jest piątek, w niedzielę święto. Jestem zainteresowany jakąś tam większą ilością tych jajec. To znaczy jaką? No ile może pani tak maksymalnie tak sprzedać? No nie wiem. LOD i 2506. Bo to prywatne kury, tak? Tak, tak, tak. Masz bana, jeśli ta koszulka. No to zależy na kiedy. Znaczki, to dobra podróba. Kupiłeś ostatnio podobne, jaki rozmiar kupiłeś tej bajerny. No zależy na kiedy by były potrzebne. Zasłaniająca uszy. Pętak, twarz o roześmianych. Wielkanoc w niedzielę jest, czyli najlepiej jakbym odebrał jutro, tak? Ale czy to już jest po Wielkanocy? No tak, tylko że jestem prawosławny, to u nas jest... Aha, rozumiem, no. Rozumiem. Mhm. No. I w niedzielę, no to ile by pan potrzebował? O, z 50 jajec, taki... z 50 jajec. Nie ma problemu. Będzie? Będzie, ile, będzie. Ile wtedy jest za sztukę, bo tu jest napisane 12 zł. To jest za kobiałkę 12 zł, czy jak tam, na kilogramy? Za 15 sztuk. 12 zł za 15 sztuk? Tak, tak. Poczeka pani, zweryfikuję ogłoszenie. 12 zł, mm-hmm. Posiadane jajka wiejskie, 12, a jest napisane faktycznie, 12 jest, zł jest. Za 15 sztuk, 12 zł za 15 sztuk to będzie 50 jajek, to będzie 36 zł, tak? Tak. Za 50 mm-hmm. jajek, tak? Tak. To będzie, jeszcze brakuje 5, tak? Bo 50 sztuk. No tak, no to wtedy jeszcze 5. No to jeszcze 5 jajek brakuje. To wtedy co? 55 jajek za 33 zł? Może być. Tak? Może być, oczywiście. Przepraszam, że takie za intymne pytanie. Na przykład, bo to też muszę wiedzieć, bo u nas to tak jest też taka tradycja. Można na przykład skosztować takiego jajca na miejscu, w sensie, że tam jakieś, nie wiem, no. Ugotować na twardo, żeby tak zjeść, po soli spróbować. No, oczywiście, że tak. Tak? Oczywiście. Jakby pani no pewnie. Jakby pani przyrządziła jajecznicę na niedzielę, tak na przykład, żeby spróbować. Ja bym podjechał z żoną. No, jajecznicę. Ale to miałaby być jajecznica z czym? Z cebulą, czy no nie wiem. Nie, no, tam troszkę boczku może być, bez cebuli nawet, nie? Tylko tak, żeby spróbować, czy to będzie dobre w smaku. Bo u nas duża rodzina akurat no będzie. Dobrze. U nas będzie praktycznie 20 osób, nie? Mhm, no rozumiem. I czy by pani przekazała, jakbyście nam przyjechali, tam poczęstowałaby pani jajecznicą? Jakiś tam chleb, tam chlebek sobie weźmiemy swój, tam żeby nie narażać pani na koszta? Mhm. O. Co pani o tym sądzi? Tylko jeszcze bym musiała wiedzieć mniej więcej godzinę. Po kościele pasuje? No, po kościele. Ja jeżdżę na południe do kościoła. To nie wiem, 12, 11, 10? No nie, to by nie pasowało. 9 pasuje? Mogłaby być 9. Dobra. Powiem tak pani, no wiem, że takie trochę dziwne jest, że tutaj jajecznica coś... O! Czemu tak? Zaraz widzowie powiedzą, że abonament się skończył. Nie, nawet tak nie pierdolcie, bo na pewno nie abonament. Zadzwonię do pana Zdzisława i to zweryfikuję. To chyba pani się rozłączyła. Dobry wieczór. No, słabo pana słychać. Ale nie wiem, o co chodzi. O pralkę, Franie. O co? O pralkę z Olixa, Frania. Aha. No mam. No tak, no właśnie, no to ja stoję pod posesją. Mogę ją odebrać? Co pan tu przyjechał? Pod dom? No ja już stoję, można powiedzieć, jestem gotowy do odbioru. Aha, ale w Polanowie pan jest? No tak! No, a przecież bym nie dzwonił.
No, ja mam ją tam, muszę ją przynieść, bo ją wyniosłem z powrotem. No, ale ile pan chce dać za nią? Ile pieniędzy? Tak. No, pan tu wystawił za darmo na Oliksie. Jak za darmo? Nie było za darmo, cena była. Poczekaj pan, ja zerknę jeszcze na ogłoszenie. To będzie tak. Patrzę. No. 200. 100, no jest, 150 zł, faktycznie. No. No to 100, nie, no to ile? To potargujemy się. 100 zł pasuje panu? Oj, proszę pana, to jest prawie no nowa, jak to się mówi, nieużywana była dużo, bo kupili mi automat i 2000 rok ona była, także ja ją nie używałem dużo. Nie no, 150 ja... Stówka proponuję. No. Za 100 zł. Przepraszam, a mógłby pan tak nie sapać do telefonu nosem? Nie, no dobrze, ja tak słucham, 100 zł chcę pan dać. Ale poproszę małżonkę do telefonu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Proszę pana. Proponuję 100 zł, a pani ile proponuje? No myśmy tak cenę wystawili, było 200, no za 150 już ostatecznie bym oddała. Nie no, wie pani, to nie są tanie rzeczy, no, tak? Tym no bardziej... niech się pan decyduje. No tak, tylko wie pani... To też ale się... słucha pan, no. To jest nowa pralka, bo ja kupiłam w sklepie, tam żeśmy dużo nie prali, i bo za jakiś czas żeśmy kupili automat. I ona jest wyniesiona, nieużywana i stoi. Wielusieńka, nieobita, nic, wszystko. Czyli jest nowa, jest nówka? No, nówka, no już trochę używana, no taka ze sklepu od tego to nie jest, no. A to, no dobra, ale ogólnie jak nowa, tak? No tak wygląda jak nowa, no. To ile lat ona ma w tej chwili gdzieś mniej więcej? Rysiu, kiedy my żeśmy ją kupili? 2000, no ale... No, proszę pana, 2000 rok, ale to ona stoi tam w tym, wyniesiona do szopki w podwórku, we worku foliowym owinięta. No to tak ile, 22 lata ma dopiero w sumie. No dobra, jak już pan tak chce koniecznie, no da pan tą stówę i już. No. I co, za stówę? Nie będę się, nie będę taka, bo proszę pana, ja coś panu powiem. Ja sprzedawałam też fotele, bo tam mi siostrzenica w internecie wystawiła i przyjechał facet aż z Poznania, powiem no. panu. No stare fotele też już naście tam lat miały, no. bo tego nie były zniszczone ani nie. Dał nam po 250 zł. No i jeszcze gdzieś tam od siostrzenicy takie dwa podobne kupił, bo on jakiś młody facet budował się do salonu, mu potrzebne były. No. Dobra. No i tego, no. Nie, no dobra, ja tam panią rozumiem, bo wiem, tam takie problemy kiedyś to były też w twojej cenie. Ja, no. ja proponuję pan... A to jest, wie pan, no to ja teraz wiem. Nie na czasie, no bo ale teraz automaty są, nie? Wie pani, u nas też się nie przelewa, dlatego mówię, proponuję 90 zł, o. Nie, słówę pan daje. 9 dyszek, żeby... Już z tego niżej nie schodzę. 9 dyszek, żeby tam ten... Nie, proszę pana. Słowę pan daje i może pan... 9 dyszek, żeby tutaj dziewczynie na jakieś czekoladę zostało. No na pół litra. No. Dobra, o, to właśnie, no. możemy zrobić tak, wie pani, 100 zł... Może być 90 zł i mamy 0,7 litra, jak mąż lubi, bo no, z wesela zostało siostry. O. Dobra, tu jeszcze podam. Dobra. No jak pan mówi? Może być nawet 90 zł i 0,7 litra wódki dobrej, tam Dąbrowski. Z wesela siostry. No dobra, no. To i tak będzie ponad 150 zł, bo ta wódka sama kosztuje 60. Tak.
No ja rozumiem. A co pan chce ją dzisiaj zabrać tu? No właśnie nie wiem. Już? Czy dzisiaj, czy lepiej jutro po kościele, czy w tam niedzielę? A pan skąd jest? Z Polanowa? No tak, znaczy spod Polanowa. No, wie pan co, jutro jest sobota, my będziemy w mieście. No nie wiem, jak się umówimy, na którą godzinę. To możemy się umówić na niedzielę po kościele. No, w niedzielę, wie pan, to raczej się tu będą widzieć tak, że handlujemy coś. No. Jutro jakby pan... No. Zgoda na jutro? O której? No, a jak pasuje panu? Jutro gdzieś koło 16, 17 będę dopiero dostępny. No to dobrze, to pan przyjedzie, ja tu przeszykuję ją i... Dobrze, z powrotem. Wezmę pan, mówię, mam tą wódeczkę Dąbrowski, 0,7 litra. No. 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 Tylko, wie pan, ona, mieliśmy jedną, to miała tam wyrzymaczkę taką, nie? No, no. Tam u góry, jak to prawda. A ta już z tych nowszych jest, ona już nie miała. A już nie miała? Także jest... Nie, ona nie miała w ogóle tej do wyrzymania. A. Jest tylko przykrywa biała, taka ładna. I tam, no, frania jest, no, napis i tak. Dobra, to zróbmy tak. O 16 czy 17 jutro pan przyjedzie, to ja będę w domu tu. Dobra, możemy tak zrobić? Jakieś tam, zabrać ze sobą jakieś tam kielonka, wypijemy na miejscu, bo żona mnie i tak podwiezie, czy raczej... No raczej nie, bo ja też tam mam robotę, ja mam drzewo tutaj w domu, tnę, także nie. Dobra. Dobra, to ja jutro po prostu zadzwonię. Dobrze, jak pan będzie jechał, jeszcze pan przyzwoni, to... Dobra. Dobrze? Dobra. No. A ile, za przeproszeniem, pan ma lat? O, proszę pana, ja mam 70 już. O! Wiedzieć pana nazwisko? Słucham? Pana nazwisko? Ja bym, czy znam? A czy moje nazwisko pan zna? No ja panu mogę podać nazwisko, tak? Ale nie wątpię, że pan mnie zna, bo jestem w miarę młody. No ja rozumiem, ale ojciec tam, bo ja tu nie, nie, w Polanowie to znam. Nie, no nazwisko Puzon. Puzon? Puzon. No nie wiem, Purcell tam znam. Nie, Puzon, tak jak instrument. No tak, a miejscowość pana, gdzie pan mieszka, to może pozna. No nie wiem, bo właśnie nie wiem, czy pan tu będzie kurde, czy pan będzie kojarzył do końca, no. No. No pan powie, Bo pan jest z Polanowa, nie? Tak, ja w SKR-ze robiłem 20 lat, w ZUK-u jeździłem po wioskach. Ale pan jest z Polanowa Zachodniopomorskiego? Czy z Łódzkiego? O nie. Ja jestem tu z Polanowa. Ale z którego województwa? Bo zaraz się okaże, że my na drugim końcu Polski mieszkamy. Łódzkie? O, no tak, no zachodniopomorskie. No a nie, no to dobrze, no to mówię. Ja tu jestem z Barwic. O, to Barwice to tam nie kojarzę. Tam wiem, że jest Barwice. To Kosłowska chyba, tak? Nie, no to jest blisko, jest 20 kilometrów. Barwice? No. Nie, no Barwice są też miejscowość tam... Na mecze jeździli tu z Polanowa, to z Barwic. No nie, to pan się pomylił, no przecież to jest blisko. Pan jest tam właśnie... Polanów to jest tam właśnie, tam jest te jezioro takie macie fajne i tak dalej. No tu od miastka jak się jedzie, no. To jest jezioro. No. Dobra. A Barwice są tam, no, po miastka jeszcze, po Kępis, nie wiem. No tam, pojebało się tam coś panu, ale no nieważne. No, dobra. Wie pan, przyjedzie pan jutro o 17, czy jak będzie pan jechał, przedzwoni, ja on tu uszykuję i pan sobie zabierze i jeszcze będzie pan zadowolony z niej. Dobra. No, dobra. Jutro przyjadę, żona mnie przywiezie, bo ja dzisiaj mam urodziny, to będę też napity. O, no. Rozumiem. Jutro nie będę mógł kierować. O! No. No dobra. Będę napierdoczony. No dobra, to dobranoc tam.
Dobranoc. Uszanowanie dla małżonki. Dobrze, dziękuję. Dzięki. Pewnie tam teraz komentarz leci na żywo. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dzwonię w sprawie OLX-a. Tak, słucham. BMW E46 2.0 diesel. Tak. To pani serio jeździ tym, czy to pani wystawiła dla kogoś? Ja jeździłam, ale jest zarejestrowane po prostu na mojego dziadka ze względu na koszty. A tak to ja jeżdżę od 3,5 roku. Dobra. Mam do pani jakby szereg pytań w sprawie tego samochodu. Tak. Ma pani chwilę czasu, czy może jutro zadzwonić, bo też nie chcę zajmować, wiem, że jest piątek, w miarę późno. Nie, mogę rozmawiać, nie odpowiadam. Dobrze, proszę powiedzieć tak, skoro pani użytkowała, tak, co jaki czas pani tam wymieniała olej, takie wie pani, sprawy bieżące, olej, tam płyn do spryskiwaczy, chłodnica płynowa? Oleje były wymieniane na bieżąco co roku, normalnie były wymieniane na bieżąco. Jak było coś się po prostu, wiadomo, zepsuło, to też było robione, to tam wspomniałam w ogłoszeniu. No. Te hamulce, przewody te hamulcowe, amortyzatory też robiłam. A tak to teraz będzie to poduszka na pewno, bo już auto się zaczęło trząść. Tylko, że ze względu na koszty, to już to nie inwestowałam, bo chciałam to sprzedać. No. I uważam, że i tak sporo z niej zrobiłam. Jaki osiągnęła pani V-Max w tym samochodzie? Co osiągnęłam? Jeszcze raz? Jaki pani osiągnęła V-Max w tym samochodzie? Ojeju, chyba 150. Ale to na drodze takiej publicznej, czy jak to wyglądało? W sensie, że rozumiem pani. Na ekspresówce, jak kupiłam, no właśnie to o prędkość maksymalną, tak? Jak kiedyś jechałam. Tak, no. No to jak kupiłam 3,5 roku temu, to jak wracałam po prostu na ekspresówce, to tyle jechałam. A tak to tutaj ja jeździłam tylko do rodziców i do pracy, to nie miałam możliwości się rozpędzać. Powiem pani tak, pali pani papierosy? Nie. Czyli tam nie było w kokpicie palone, w sensie, że tam w samochodzie nie było palone papierosów i w ogóle? Nie. Nie było nic. Alkohol albo tak też nie, tam nic nie, nie ma jakichś tam, że śmierdzi czy coś? Nie było nic takiego. Proszę mi powiedzieć tak, puszczała pani jakieś tam bączki tym samochodem, jakieś tam, wie pani, że jakieś tam, no wie pani, co jakieś tam, że puszcza pani z gazu. Nie ze względu na to, że bałam się kosztów, bo wiadomo, BMW mają drugie części, to ani nie pożyczałam nikomu auta, ani nic nie robiłam, bo no nie chciałam żadnych komplikacji. Utrzymuję auto sama i nie chciałam żadnych dodatkowych niepotrzebnych kosztów. 5 złotych. Wie co to Wimax? Nic nie było. Czemu mojego ostatniego donata 5 zł cofnęło? No nie wiem, no. Powiem pani tak, czy w ogóle by pani, jak ja bym się zdecydował, żebym podjechał do pani obejrzeć samochodzik, czy pani była skłonna ze mną na przykład przejechać się tam na jakiś odcinek, żeby... Bo ja muszę przetestować, ja muszę poczuć maszynę, tak? Żeby sprawdzić, jak to działa. Tak. Czy można tak, tak? Nie ma pani jakichś tam problemów? No, można się przyjechać, tak, nie ma problemu. Tylko, że auto jest zarezerwowane do 12 jutro rano. A czemu? I nie. No, bo ktoś się umówił już ze mną i jedzie po nie, dlatego jest po prostu zarezerwowane. Przepraszam bardzo, ale zarezerwowała ta osoba wpłaciła coś pieniędzy? Nie, tylko zapowiedziała, że przyjedzie po niej obejrzeć rano. No to pani wystawiła. Pani wystawiła za 4300, nie? Sorry. Tak. No to ja je biorę za piątkę i oni nie mają po co jechać. No, ja nie wiem co powiedzieć panu. No. No niestety. Tak działa handel.
Trzeba być rekinem wśród tutaj... wśród takich biznesów i tak dalej. No. A skąd oni jadą z daleka? Ze Szczecina, ponoć. Nie wiem, ile jest w tym prawdy, ale... A oni byli tak powiedział pan, wiarygodni, wiarygodni byli, czy nie? No, w miarę tak, co mam powiedzieć. To zawsze jak ktoś dzwoni, to coś tam pokręci, moim zdaniem. Kurde, no nie wiem, no. Piątkę mógłbym dać. Ale moim zdaniem też, z drugiej strony też słowo dane też jest więcej warte niż pieniądze, nie? No to racja. No. Ja nie wiem, co mam panu powiedzieć, bo temu panu powiedziałam, umówiłam się z nim na 10:12. Nie wiem, czy weźmie, w razie czego może pan zadzwonić właśnie o tej 12, czy ona jeszcze jest. Bo się umówiłam i nie chcę robić problemów też tej osobie. No właśnie, żeby on na darmo nie przyjechał, się okaże, że pani sprzedała, nie? No, dokładnie. A to dzwonił mężczyzna czy kobieta? Mężczyzna. Ale pijany czy trzeźwy? Normalny. Nie był pijany. O! A na przykład kiedy on dzwonił? Dawno czy wcześniej? Od razu jak ogłoszenie wyszło. Bo to chyba świeże jest ogłoszenie, tak? No, 2 godziny. A ile pani miała przez te 2 godziny telefonów, tak szczerze? 3? Pani chyba 4. No nie, bo powiem pani szczerze, że no fajny jest ten samochodzik, ładnie wygląda. Ładnie wygląda blacharsko. Powiem pani szczerze, że nawet, no nie będę ukrywał nawet, no jestem pasjonatem BMW. Podnieciłem się, jak zobaczyłem ten samochód. No tak jest, no kurde, nie wiem, czy pani też jest pasjonatką, ale fajne autko, nie? No jest ładne, moje no. Pierwsze auto, bardzo mi się i podoba. I dlatego tak zadzwoniłem, ale jak ktoś tam jedzie ze Szczecina czy coś, to też ja nie chcę za bardzo też ingerować, no bo to bez sensu, że jak ktoś tam jedzie, to... No ja proponuję sobie, żeby pan po prostu się odezwał po tej 12. Albo ja po prostu napiszę na ten numer, czy jest jeszcze aktualny, czy nie. A za przeproszeniem, może jeszcze tak dopytam, bo tu dziewczyna mi podpowiada. Bo nawet jakby pani jutro tego nie sprzedała czy coś, a nam się bardzo podoba, tak za przeproszeniem, też żeby pani ten... za którym razem pani zdała prawo jazdy? Za pierwszym. A ile lat pani jeździła tym autem? No ja zdałam prawo jazdy, to po 2 miesiącach kupiłam to auto i cały czas jakby jeżdżę nim. A. Czyli 3,5 roku. A za przeproszeniem jeszcze, ile pani ma lat teraz? 22. No to pani jeszcze nie umie jeździć do końca. No to też chyba nie jest... No to dosyć się zdążyłam nauczyć tym autem. Jest wymagające moim zdaniem. Miała pani, miała pani jakąś kraksę albo coś takiego? Nie miałam żadnej takiej sytuacji. W takim, jakim jest stanie, to już kupiłam. No nie jestem, nie wiem nic o wcześniejszych zdarzeniach, bo też po prostu jako pierwsze auto to po prostu brałam. Ale ogólnie takie rzeczy, na przykład dolewała pani na przykład płyn do kierunkowskazów na czas i tak dalej? O takich rzeczy nie robiłam, tylko to co jak dawałam po prostu do mechanika. No ale to wie pani, no muszę też to wiedzieć, bo ja mówię, ja mogę dać nawet więcej niż pani wystawiła, tylko takie rzeczy jak czy pani na czas płyn do kierunkowskazu dolewała i tak dalej, no to ja muszę to wiedzieć, żebym wiedział, że co kupuję, nie? Bo to co jest w ogłoszeniu napisane, to jest wszystko co ja wiem. Bo nie, jak dawałam do mechanika, to też za dużo nie pytałam, po prostu mi robili, co to było potrzebne i tyle. Ja nie jestem mechanikiem, nie znam się, więc... No nie wiem, kurczę, no. No i teraz nie wiem, co zrobić, czy szukać dalej, czy sobie zapisać pani numer jako rezerwowy? Właśnie, a pani ma zimowe powietrze w oponach, czy letnie?
Zimowa. No dobra. No to co, zadzwonić może jutro o 15, jak tam nie przyjadą, to wtedy zadzwonię? No, tak by było najlepiej wtedy. No dobra, no to zadzwonię najwyżej o 15 jutro. Dobrze. Jak się okaże, że nie przyjechali, nie kupili, no to ja zadzwonię po 15 i się najwyżej jakoś tam dogadamy. Okej, dobra. Dobra. No dobra, no to co? No to dzień. Na telefon wtedy. No. To do widzenia. Do usłyszenia, do widzenia. Do widzenia. O kurde. No, widzowie. Widzicie? A to mi się podoba, bo wy podpowiadacie. O, widzowie, ja takie telefony lubię, bo tak o, ja sobie telefonuję. Wy na czacie podpowiadacie, piszecie o płynie do kierunkowskazu, wy piszecie na czacie o powietrzu zimowym do opon i tak dalej. Ja coś sobie czytam i mi pomagacie. Dzwonię sobie piesków. Tak. Piękne psy, powiem pani szczerze. Piękne psy, powiem pani szczerze. Tylko Mariot, tak. 5 zł. Pani wystawiła je za darmo. A tak naprawdę ile trzeba za nie zapłacić? A co, chce pan kupić wszystkie? Nie, no takiego jednego piesia. No to tak jak napisałam, to tak jest, proszę pana. Za darmo? Są za darmo, tak. A jaka to jest właśnie rasa? Bo one są takie ładne, piękne. Ciechociński prosto z podtężni. Nie, no takie ładne, piękne pieski. Nie, proszę pana, to nie są rasowe pieski. Suczka jest taka do kolana, mama. Taka w kolorze karmelowym, tofi, no tam nie wiem jak by to określić, taka ruda może z białym takim podbródkiem, tak, a no. Taty niestety nie znamy. Kurde, ale ładne są, nie wiem, naprawdę, tak chciałbym coś poddymić, ale nawet nie da rady, bo takie piękne ryje mają. No piękny pies. Mhm. Przepraszam, że tak... Są trzy suczki i trzy pieski, no nie wiem, co tam pan sobie chciał. O, teraz pani słyszy? Za Michał H. pieski do chińskiej restauracji. Może teraz pani mocne, słyszy? Ale może być zabawne. Byleby się nie rozłączyła. No, słyszę, ale też przerywa. O, teraz pani słyszy? Tak. Chodzi o to, że... szukam haczyka, o. Haczyka na co? No haczyk, gdzie jest ten haczyk właśnie? Że za darmo, ale właśnie ile trzeba naprawdę zapłacić? Proszę pana, jeżeli ktoś nie ma zarejestrowanej hodowli psów rasowych albo nie wiem, jakichkolwiek innych zwierząt, no. Nie może sprzedawać psów ani w internecie, Bartek, ani osobiście, no jakkolwiek złotych. By to nazywano. No. Dzwoń po krowę głosem pedała. No nie, no na pewno tam jest jakiś haszyk, no bo co, ja mam sobie kupić takiego psa za darmo? Ale tam nie jest napisane, że to są psy na sprzedaż, proszę pana, to są pieski za darmo. No i pani go naprawdę za darmo da? Tak. No dobra, kiedy? Nie wiem, jest pan skąd? Spod Ciechocinka. A jutro przed południem może pan być? Mogę być. No to do godziny 12 jestem w domu, może pan podejść do pieska. Ale naprawdę to jest za darmo, czy to jest, wie pani, jakaś wajcha? No wiem, że takie głupie pytanie. Ale no. ja już panu powiedziałam. No wiem, ale... Jak nie ma się zarejestrowanej hodowli, nie można sprzedawać psów w internecie. Ani też w inny, jakikolwiek inny sposób. No tak, no ale ja przyjadę, a wie pani, a na żywo pani zaśpiewa pieniądze.
umówmy się, że śpiewała nie będę, bo nie mam głosu i mógłby pan tego nie przeżyć. No, ale ja kocham. A haczyków też nie ma, ja jeżeli pan chce haczyki, to podejrzewam, że w sklepie wędkarskim można dostać. Kocham psy i chcę za darmo se wziąć. No i co? Więc tak jak panu mówię, no te pieski są za darmo, no. No to ja sobie wezmę tą z takim, tą, tego pieska z penisem czerwonym. No w sensie, że ten taki ładny piesek, bo tam chyba suszki jest większość, nie? Ja z tego pieska bym wolał. Nie wiem, skoro napisałam, że są trzy suszki i trzy pieski, no to chyba porówno jest, bo zdjęcie jest sześć. No tak, no ale widzi pani, ja tak mówię, tak głupio gadam. Niech pani mi się nie dziwi, jak pani jest 10. osobą, która odebrała telefon i każdy chce 150 zł, albo wódka, albo coś. To zależy może kto czym psa karmił, nie wiem. Moje żyją powietrzem, a jak ktoś kupował drogą karmę, to pewnie sobie marzy jakieś większe pieniądze, no. No dobra. Ale piękne psy. Jaka to jest rasa? Tak myślałem, że nie wytrzyma. Ale kurde, ogółem. Tak? Ogłoszenie. Dostępny. Jeszcze jest aktualne tak. Ogłoszenie? Aktualne. Chciałem się dowiedzieć, czy pograłbym na tym. Nie, bo ja tam komputer chcę sobie wziąć tylko do gierek. Tak? Powiem, a w jakie gry? Powie mi pan tak, czy nada się on, żeby grać w gry? No ja grałem ciągle na nim w gry, tylko jakie pan gra? To może pan powie, w jakie w tytuły pan tam gra? Ja gram sobie w CSGO, no. LOL, World of Tanks, Fortnite, takie gry, nie? Strzelanki. Na mówię. Najwyższych detalach, czy na najniższych? Gra na nich na średnich i na niskich. A przez internet da się grać na tym kompie? Tak, tak. A tak najwięcej w co pan tłucze? W CS-a. CSGO. CSGO. Tak, tak. A pan z jakie tam tytuły? The Sims 2. Kojarzy pan? Nie kojarzę. Już panu mówię. The Sims 2, Miejskie życie. Prince of Persia. Tak. Prince of Persia, Książę to Natu... No? Tak, kojarzę. To na spokojnie. No. Już teraz jeszcze panu mogę poczytać. GTA Light City Lady Punk. Nie wiem, czy to dobrze przeczytałem, tak, też. To akurat grałem też. No. No i takie ogólnie takie gry właśnie, nie? Żeby tak sobie swobodnie grać, żeby nie było żadnych tam jakichś. Żeby nie było lagi jakieś tam. Tak, tak, ja na spokojnie sobie gram na nim. Tylko też sprzedaję właśnie laptopa kupić sobie. No. Powiem pan tak po prostu. Zaraz przejdziemy do tych gier. Powiem pan tak. Pan sprzedaje ten komputer ze względu na wiek? Ile pan ma lat? Nie, ten procesor ma 1,5 roku. A kartę graficzną kupowałem pod koniec 2021. No to ma ponad pół roku ta karta, nie? No. Nawet pół roku. A jaka to jest karta graficzna w ogóle, model? RX 550, 4 giga. RX 550, no właśnie tak patrzę. RX 550, tak, tak. 16 giga RAM, nie? 4 giga RAM, 550. A 4 giga RAM, no. Ale RAM... RX 550, karta graficzna, tak. A jakby na przykład... 16 giga RAM. No dobra, tak? Dobra, wiem. Na tym powiem ci tak, bo ile ty masz lat? Sorry, że zapytam. 19.
Słuchaj, ja bym chciał pograć też oprócz tego, co ci powiedziałem. Na przykład mam taki nowy tytuł. Czy jak on się nazywa? Się zapytam brata, bo my jesteśmy braćmi, nie? To by, jaki to jest dobra, tytuł? Dobra. Jaki to jest tytuł? A. Mafia The Lost City of Heaven. To akurat kojarzę, ale nie grałem. Mógłbyś sprawdzić, czy by to na tym komputerze poszło? A jeszcze raz tytuł? Mafia The Lost City of Heaven. Okej, chwila. To jest stara mafijna gra. Słuchaj mnie, ty sprawdzasz tą grę? To na spokojnie, teraz wymagania sprawdziłem tej gry, to na spokojnie. Tak? To jest stara gierka, nie? Stara, ale... Tak? No. Tak, to jest... Na kartę 201, 11 kreacji, to na spokojnie. No dobra, słuchaj, bo tu ja mam młodszego brata i on też ma swoją listę gier. Słuchaj, taka gierka. Słyszysz? Tak, tak. Ja cię słabo słyszę, musisz mikrofon chyba bliżej telefonu. A teraz? Lepiej? Tak. LOL of... No. Tu brat mi podpowiada. LOL of Legends. Tak, to na spokojnie. To będzie działało? Tak, tak, tak. A jeszcze... LOL gram. Jeszcze mi tu brat podpowiada. Poczekaj chwilę. No mów, jak? Dobra. Hewitscher, tak się nazywa gra. Kurde, nie wiem, czy to dobrze przeczytałem. To będzie... No. Pozdrawaj, Małek. O ty skurwysynie, widzicie, widzowie? Dobry wieczór. Co, no jest zalany... Coś się naciska tutaj u pana. Jeśli się panu chce do mnie zadzwonić, proszę wybrać jeden, a nie napieprzać tę klawiaturę, dobrze? Proszę to, jedynkę to wybrać. To pan w klawiaturę naciska. Nie, to nie ja. To nie dobra, ja. Proszę mi uwierzyć, to nie ja. Dobra, poproszę tak, tutaj, słucham. Poproszę dziewczynę do telefonu, bo słyszałem, że tam... Nieważne, no. Już... Nie. No ale właśnie ona nie chce za bardzo rozmawiać. Właśnie ja się ucieszyłem, żeby się dzwonić, tak klika w tę klawiaturę, tak, że można pogadać coś. Ona właśnie nie chce za bardzo, wiesz, ona chciała się rozłączyć, ale stwierdziłem, że zbiorę. Okej, dobra. Dzwonię w sprawie Zolixa, w sprawie komputera. Czego dzwonisz? W sprawie Olix, w sprawie komputera. A z Olix? Komputera? Tak. A dobra, dobra, to już daję koleżankę. Ho! Nie, bo... Jak, bo wygląda tak, jakby trzeba ją odchodzić. Także już daję. Halo, słucham? No, halo, dobry wieczór. No, dzwonię w sprawie Olixa, w sprawie komputera. Dzień dobry. No, przed chwilą odebrał jakiś pijany mężczyzna i nie wiem, czy to jest... Tak, mój kolega odebrał, bo właśnie spotkałam się ze znajomymi, których nie widziałam bardzo dawno i poszliśmy po prostu na piwo. Jak widać, po prostu on za mnie odebrał. Natomiast jestem w stanie rozmawiać, jestem trzeźwa jestem w stanie na wszystkie pytania odpowiedzieć odnośnie komputera. Powiem pani tak szczerze, bo to jest pani komputer, czy to jest jakby po bracie i tak dalej?
Ja sprzedaję komputer stacjonarny, no. Który ma wszystkie podzespoły opisane w ofercie. No. I on jest sprawny. Sama z niego korzystałam. I przed sprzedażą wymaga on ode mnie tylko tego, żebym wyczyściła całkowicie dysk z plików, a tak to jest właściwie gotowe do tego, żeby go wydać. No to no ogólnie chciałbym go, tylko powiem pani tak już szczerze, wiem, że tam mogą podsłuchiwać z tego, co słyszę, tam chłopak albo koleżanki, ale czy na tym komputerze normalnie mogę sobie włączyć na przykład, nie wiem, Pornhuba, jakieś tam filmy pornograficzne oglądać? Jeszcze raz, co może pan oglądać? No czy na przykład tam, no wiadomo, Netflixa bym chciał oglądać na komputerze, ale na przykład jakieś tam porno też będzie działać? Wszystko będzie działać, proszę pana. Tak szczerze, no bo wie pani, no ja też nie chcę pani zawracać głowy, no ale no muszę wiedzieć takie rzeczy, bo... Proszę pana, ja nie sprzedaję bubla, to jest komputer, który ma naprawdę bardzo dobre podzespoły. Na nim działa wszystko. Ja akurat korzystam z niego głównie do grafiki i grania w gry komputerowe. No dobrze. I powiem szczerze, że teraz wymieniam go na laptopa, który niby jest laptopem gamingowym i działa o wiele gorzej niż ten komputer stacjonarny. No dobrze. A tam tak wszystko na nim chodzi. No a tak szczerze, włączyła pani kiedyś na tym komputerze na przykład stronę pornograficzną? Nie, dlatego że nie oglądam takich rzeczy. Ale będzie działać na komputerze? Będzie działać. To nie jest kwestia tego, czy sprzęt wytrzyma, tylko tego, czy jaki ma pan internet. No to powiem pani szczerze, tak, żeby już też nie zawracać głowy, bo wiem, że jest późno, też słyszę, że pani jest na imprezie. Jestem gejem pornograficznym, no i chciałbym sobie też pooglądać takie rzeczy, nie? To nie ma problemu, że ja sobie podłączę pod telewizor czy monitor, komputer i będzie działać. Nie ma z tym żadnego problemu. Natomiast wolałabym nie wiedzieć, do czego pan chce używać ten komputer, tylko czy po prostu pan go kupuje, czy nie. No ja go chcę kupić, tylko mówię, czy takie na przykład strony dla dorosłych będą działać na tym komputerze, czy ma pani jakąś tam, na przykład wie pani... Proszę pana, ja już panu odpowiedziałam na to pytanie, że będzie działać i proszę mnie nie pytać więcej o to, czy pornografia będzie chodziła na tym komputerze. No to, ale skąd mam wiedzieć, jak pani zainstalowała jakąś tam brokadę rodzicielską, no to wie pani, ja też nie będę taki, że ja pani... Będę... Ale dlatego ja mam wyczyścić na nim cały dysk, tak? No tak, ale to jakoś... Żeby... To się wiąże z jakąś dodatkową opłatą? Nie, proszę pana, to jest po prostu przygotowanie komputera do tego, że jeżeli ja miałam tam jakieś pliki, to żeby pan nie miał do tego dostępu, żeby to po prostu było wykasowane z pamięci komputera. No dobra, a pani ma jakieś wykształcenie informatyczne, żeby to zrobić? Czy... Tak. Czy po prostu, żeby... Tak, nie... dlatego, że studiuję informatykę. Na jakim kierunku, z ciekawości? No, informatyka to jest ten kierunek. Informatyczny? Tak. No co dziwne, bo z reguły dziewczyny w takich sytuacjach są puste. No to bardzo ciekawe. Proszę pana, w tym momencie zapytałam pana, czy chce pan ten komputer kupić, czy nie. Pan mnie ciągle pyta o pornografię. Ja nie mam zamiaru prowadzić rozmowy na takim poziomie. Jeżeli pan nie jest zainteresowany kupnem tylko oglądaniem porno, to proszę to zostawić dla siebie nie, w tym momencie. No dobra, no to ja chcę kupić. Dziękuję bardzo. No to ja kupię go. Ale... Wiedziałem, że się wkurwię, jak tylko użyję tego argumentu.